Cześć. Na wstępie chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że ze mną jesteście, za to, że dzięki Wam mogę rozwijać ten kanał, za to, że mnie oglądacie, że piszecie komentarze. Także kochani, bardzo dziękuję. Ja nazywam się Barbara Zawada, jestem akredytowanym coachem. Jak zawsze wszystko, co potrzebujecie, znajdziecie pod tym filmem o mnie. Kochani, jeśli Wam się podobało, to zachęcam do subskrypcji kanału. To pozwoli mi się rozwijać. I cóż, zaczynamy. Dzisiaj opowiem o ranie narcystycznej. W tym filmie opowiem, czym ona jest, gdzie się możemy z nią spotkać, a w drugiej części opowiem, czy warto z nią walczyć, czy warto pomóc. Więc, kochani, zaczynamy. Czym jest rana narcystyczna? Rana narcystyczna powstaje w dzieciństwie i jest zadana przez opiekunów lub przez rodziców. Zadawana jest wielokrotnie. Kochani, najczęściej takie osoby, które się opiekują takim dzieckiem, przynajmniej jedno z nich jest narcyzem. Więc dziecko nie czuje się akceptowane takim, jakim jest. I właśnie te ciosy zadawane od rodziców, że nie kochają go miłością bezwarunkową, że musi się zachowywać w określony sposób, tak jak opiekunowie sobie życzą, nie jest zauważane. Przykładowo nie jest akceptowanie, że życzy w ten sposób za to, że w ogóle istnieje na tym świecie. Dlatego ja zawsze mówię, rodzice powinni kochać swoje dzieci bezwarunkowo, a dzieci warunkowo. Później jak te dzieci mają swoje dzieci, znowu kochają swoje dzieci bezwarunkowo, a one je warunkowo. Warunkowo dlaczego? Ale często życie pokazuje, że te dzieci poprzez to, że nie dostały akceptacji, i tak kochają te swoich rodziców bezwarunkowo, a nie powinno tak być, bo obowiązkiem rodziców jest kochać jakiekolwiek by to dziecko było, za to, że istnieje na tym świecie. Nie dlatego, że jest moje, bo dzieci nasze nie są, ale za to, że ja mam zaszczyt jako rodzic wychowywać to dziecko. I mówi się, że to dziecko wybiera swoich rodziców. No, w tym wypadku to dziecko niestety miało pecha. I więc ono uczy się, że tylko jeśli będzie zakrywał to, jaki jest autentycznie, będzie akceptowany, będzie zauważany. Przykładowo, czemu nie przyniosłeś czwórkę, czemu nie przyniosłeś piątkę? Inne dziecko jest mówione, że jest ładniejsze. Jak nie zrobisz tego, to nie będziesz grzeczny i mamusia nie będzie zadowolona. Co to jest? Więc to dziecko już od najmłodszych lat nabiera takiego zwątpienia w siebie, że taki jak jest, to jest niedobry, niewystarczający, że tak przez to, co rodzice mu robią, że nie akceptują go takim, jakim jest, on nabiera przekonanie, że jest zły, że jego autentyczna strona nie jest wystarczająca, nie jest taka, jak powinna być. I co takie dziecko robi? Takie dziecko od maleńkości uczy się zadowalać innych i uczy się, że ma być jakieś, żeby w ogóle zasługiwać na miłość. Ma zerowe poczucie wartości. Uczy się manipulacji innymi ze względu na to, żeby w ogóle przetrwać. Uczy się, że opinia zewnętrzna, to co powiedzą ludzie, to co powie mama, to co powie tata, to co powie ktoś inny, jest najważniejsze. I co tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, że takie dziecko uczy się, co mówić, żeby być akceptowanym. Nie mówi prawdy, uczy się kłamać, uczy się manipulacji, uczy się tego, że tylko w ten sposób można funkcjonować, w inny nie. Jest tylko jego prawda, jednych manipuluje, drugich manipuluje, żeby mieć obopólne korzyści. Z latami takie dziecko już nie wie, kim jest. Ono jest jednym wielkim, można powiedzieć, zaprzeczeniem siebie samego i taką maską, maską perfekcjonizmu, maską tego, że jak ktoś zerwie ten plasterek, bo przez te wszystkie lata taka osoba nauczyła się zaklejać wszystkim tą ranę. Więc nikt nie ma prawa dowiedzieć się, kim ja jestem tak naprawdę, bo ja sama się tego boję, kim ja jestem. Więc kochani, tak często osoby
poprzez te swoje manipulacje, poprzez te swoje maski, które mają, pokazują się jako zupełnie inne osoby niż w rzeczywistości są. I jeśli spotkamy kogoś takiego w naszym otoczeniu, a jest ich mnóstwo, bo ten świat jest bardzo uzewnętrzniony, niby się mówi o tym rozwoju osobistym, wracaniem do siebie, ale osoba z raną narcystyczną, ona w ogóle tego nie chce. Jej jest wygodnie, bo od maleńkiego się tego nauczyła, jest jej wygodnie taka, jaka jest. I nikogo tak naprawdę nie dopuszcza do tego, żeby ktoś zobaczył w ogóle jej niedoskonałości. Ona jest wszędzie perfekcyjna, a jeśli już w ogóle pokaże jakąś swoją niedoskonałość, to zawsze ma w tym jakiś cel. Więc zasoby, które ciągnie od ludzi taka osoba, mogą być przeróżne. Więc jeśli się zwiążemy z taką osobą, to ta osoba bardzo szybko będzie chciała poznać nasze atuty i nasze wady. Po co? Żeby później tym manipulować. Taka osoba będzie bardzo często wchodziła w nasze poczucie winy, jeśli będziemy się chcieli wydostać z tej relacji. Jeśli będziemy chcieli na przykład odejść, bo zobaczymy, słuchaj, ty jesteś jakaś dziwna, bo może być to również mężczyzna. Słuchaj, coś z sobą jest nie tak, ty wybuchasz z byle jakiego powodu. Dlatego, że możemy przez nieuwagę próbować zerwać ten plasterek, a taka osoba tego nie lubi. Osoba z raną narcystyczną nie znosi sprzeciwu. Ona zawsze manipuluje w ten sposób całym społeczeństwem, żeby jej było na wierzchu. Ona zmanipuluje tyle osób, ile potrzebuje. Ja wiem, że mogłam to przedstawić troszeczkę tak, jakby osoby narcystyczne z tą raną narcystyczną były ofiarami. Tak, kochani, oni są ofiarami, ale to ich w ogóle nie usprawiedliwia. Dlatego, że w dorosłym życiu, jeśli nie chcemy zająć się tym, co nam zrobiono, to ranimy innych i jesteśmy z tym naprawdę, nie cofamy się przed niczym, bo taka osoba, tak jak już to wcześniej wielokrotnie mówiłam, jest nałożone maski, żeby to jedna maska, jest ich tysiące, w zależności od okoliczności, jakie ta osoba jakiej w danej sytuacji taka osoba potrzebuje, więc tych masek jest mnóstwo. To praktycznie jedną ściąga, drugą zakłada. I jest taka, jakie społeczeństwo sobie życzy, bo kiedyś musiała być taka, żeby rodzice ją akceptowali, żeby dzieci w szkole ją akceptowali. Więc jeśli, kochani, w ogóle zauważymy, że nasze dziecko dostosowuje się, żeby być lubianym, żeby być akceptowanym, to jest mocna czerwona flaga. Nie róbmy tego swoim dzieciom. Zauważmy to, dlaczego to robi. Bo jeśli dziecko jest małe, możemy to przerwać, a w dorosłym życiu jest trudniej. Dlaczego? Że wiele narcyzów w ogóle nie widzi w tym nic złego. Przecież życie płynie, wszystko się zmienia. Ta zewnętrzna strona jest jakby najbardziej w tym świecie pożądana. One dbają często bardzo o wygląd zewnętrzny, bo wszystko, co zewnętrzne, się sprzedaje, robi furorę, nieważne, co jest tam pod spodem. Takie osoby mają dzieci, ale te dzieci są ich narzędziem. Tak naprawdę nie chodzi. I tutaj właśnie, co na początku wspomniałam, najczęściej z tych albo rodzic, albo opiekun był osobą narcystyczną, bo ono też nie, on, im jakby to też to zrobiono, więc oni nie umieli też tego przerwać. I dlatego osoby narcystyczne krzywdzą innych, krzywdzą swoje dzieci, one nie cofną się przed, bo one nie znają miłości, oni nie znają empatii. Empatia dostosowana do siebie. Jeśli chodzi o ich osobę, a o nikogo innego. Także będą czerpać korzyści z innych osób do cna, do tyle, aż ta osoba przestanie im być potrzebna. Nieważne, czy to dziecko, czy to mąż, po prostu przestaje być potrzebny, więc się go wyrzuca. I idzie się dalej, one idą po trupach. Dlatego nie cofają się przez niczym, dopuszczają się różnego rodzaju przemocy fizycznej, psychicznej, manipulacji. O rodzajach manipulacji przez osoby narcystyczne mogłabym tu mówić przez 3 godziny. Kochani, dlatego, że my ciągle kupujemy to, co zewnętrzne. My nie zadajemy sobie trudu po to, żeby zobaczyć, czy faktycznie to, co ta osoba mówi,
czy faktycznie jest to prawdą. I czasami sposób przekazywania, bo oczywiście osoba z raną narcystyczną mówi to bardzo przejmująco, bo to się tego teatralnej wersji ona przez lata nauczyła. Nawet można powiedzieć, że w pewnym stopniu i się rozpłacze, i to mówi z takim przejęciem, że jak ktoś tego nie sprawdzi, to sobie pomyśli, Boże, faktycznie, biedny człowiek. No tak, i nawet czasami połowę to jest w tym prawdy, ale jego prawdy i w tym, co on wyrósł. Dlatego tak często osoby narcystyczne za swoich partnerów wybierają osoby empatyczne. Dlatego, że długo mogą sączyć z nich i praktycznie osoba empatyczna może wybaczyć osobie narcystycznej bardzo dużo i zmarnować wiele lat swojego życia, i zmarnować wiele czasu. A to, dlaczego tak trudno wyjść, opowiem w następnym odcinku, kochani. Dzisiaj jeszcze chciałabym powiedzieć Państwu to, że takie osoby z raną narcystyczną, większą czy mniejszą, bo to, że jesteśmy w jakimś stopniu narcystycznym, dotyczy to każdego, ale do 10% jest to jakby troszeczkę można powiedzieć normalne, nie więcej niż 10%, dlatego że rodzice nie dali nam wszystkiego i trzeba się z tym liczyć. Dali nam co mieli, czasami może nie dali bardzo niedużo, to nie wzięliśmy od nich nic. I oceniając rodziców, bo narcyst często powie tak, że on wini swoich rodziców. Ja, kochani, jak znacie moje filmy i wiecie, co mam zawsze do powiedzenia, to ja zawsze mówię tak, jeśli chcemy obwiniać w dorosłym życiu swoich rodziców, to musimy obwiniać też dziadków, później pradziadków i dojdziemy tak do Adama i Ewy. I to tak naprawdę im też nic nie dał, ale ich wina była taka, że oni się nie zajęli sobą, nie zajęli się tym, co im zrobiono. To, co kochani powiedziałam na początku, ale my mamy szansę być pierwszym pokoleniem, który to przerwie. Także kochani, jak zawsze dziękuję za poświęcony czas, przechodzę do drugiego odcinka i resztę będzie, czy warto wyjść z takiej i czy w ogóle się da. Także kochani, na ten film już dziękuję i zapraszam do drugiego. Wszystkiego dobrego.